Dobra, zaparkowane, numerek startowy przyklejony i spóźnialscy gonią cały peleton. Zaczynamy w Rajczy. Oznaczenie 611. Ja wziąłem sobie sztywny rower, ale reszta familii testuje lowleki. Tym bardziej będzie rekreacyjnie, miło i przyjemnie. 611 Velosoa. Na razie widzimy oznaczenie. Lecimy na Szczecin. No jest parę newralgicznych miejsc, jak zjechać stąd tam po tym wysokim krawężniku. Jedyne zwężenie jest tu, no trochę kicho. Jedziemy drogą, to jest niefajne, przekraczając rzekę. Przejeżdżamy obok Rajczy PKP. Nie jest fajnie, jednak jeżdżą auta, jedzie się w tłumie, nie ma jak wyprzedzić. Krecha za ten odcinek. Żywiec 28, Milówka 6. Skręcamy w prawo. Cały czas poruszamy się drogą publiczną niestety. Okoliczności są piękne, ale cały czas jest to droga publiczna, po której jeżdżą samochody. Chyba wjeżdżamy wreszcie z powrotem na ścieżkę rowerową. Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego tu jest kawałek, tu nie ma. Dziwne to jest, ale na szczęście ruch samochodowy się kończy i możemy delektować się otaczającą rzeczywistością. Wjeżdżamy mosteczek. Uśmiech jest, więc to jest najważniejsze. Ciężko? Na razie nie. I tak chyba zostanie. Sygnał dźwiękowy. Mam za elektrykiem gonić. Ręka w lewo, skręcamy. Uwaga, auto. Ale także lokalni hydraulicy. Proszę, plac zabaw. Przedzielony ścieżką rowerową. Tak jest, ręka w lewo i skręcamy. Kolejne metry przejazdy przez las, a potem wyłaniają się właśnie takie oto widoczki. Piękno Beskidu Żywieckiego. Już zapomniałem o tym kawałku kilkusetmetrowym, który prowadził drogą z samochodami. I znowu hop przez mostek. Całość trasy ma ponad 40 km, jednak my dzisiaj do amfiteatru pod Grojcem w Żywcu pokonujemy nieco ponad 30 km. 26-calowy Scramjet. Bardzo dobrze czuję się na tej trasie. Razem z jego rajderką. Chyba wyprzedzamy.
na to nas stać, bo to jest elektryk. Go! Właśnie, i to odejście i do widzenia. A ja mogę zakręcić. O, wkraczamy na szutrowy odcinek. Będzie więcej zabawy. Mostek w lewo, my jedziemy w prawo. Dzisiaj rodzinnie, wesoła chwila oddechu, bo jest naprawdę ciepło. Inaugurujemy. Jak ci się podoba, Julisia, na razie? Na razie dobrze. Trasa służy nie tylko rekreacji. Można też jechać do Ikei i po meble. Chociaż tu nie ma, może tu Jysk jest gdzieś w Żywcu. Żywiec 22, Węgierska Górka 8, Cisiec 5. Lecimy na Szczecin, na Żywiec. Nawierzchnia zmieniła się na kostkę. Ja utrzymuję w miarę stałe tempo. Te moje elektryczne kobity trochę szarpią, ale one mogą. Nie męczą się przy tym. Na wsi to można palić gałęzie i patyki. Jaki piękny pump track! Aż mam ochotę zjechać tu i się na nim pobawić chwilę. Tak jest. Wyganiliśmy peleton. Znowu kawałek podążamy za publicznymi drogami. W tym peletonie ciężko będzie jakiekolwiek wyprzedzanie. Znowu wjeżdżamy w ścieżkę rowerową. Dobra, będzie trochę prostego, to trzeba będzie znowu wyprzedzić. Zacisk. Dzięki. Żywiec 17, Cięcina 8. UKS Maksymilian Cisiec? Czy mi się wydaje? Jest ciasno. Bądź widoczny. Lampka twoim przyjacielem jest. Dobrze. Co jakiś czas za drzew wyłaniają się pagórki beskidzkie. A nam przy okazji towarzyszą krople deszczyku, które schładzają nas w ten ciepły sobotni dzień. Węgierska Górka, Wary kilometr. Czai tutaj na nas ktoś. Bulwar Węgierskiej Górki.
chyba trzeba iść na loda. Tam już widać postój za 2 minuty dosłownie. Ale bliskość rzeki i otoczenie gór naprawdę robi robotę. Velo Soła. To co jest z mojej lewej strony, to nie jest Soła. Przejechaliśmy połowę trasy Velo Soła. Jesteśmy w węgierskiej górce, gdzie przy okazji tego rajdu dzisiaj są też inne eventy. Woda i batoniki. Mama to zawsze wie, gdzie się trzeba zakręcić, żeby dostać takie gadżety. Kapela się stroi, a my opuszczamy już węgierską górkę. Udajemy się w stronę Zutka. A co to za nawrotka, że się wracamy w prawo? Ale o co chodzi? Chodnikiem się nie powinno jeździć, ale widzę, że dzisiaj to jest wyjątek. Trochę tam ujemy ruch. Przypominam, przepisy stanowią, że z dzieckiem do lat 10 można jeździć chodnikiem, w przeciwnym wypadku możliwe jest to, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają jazdę asfaltem, są paskudne. A tak to trzeba razem z samochodami zasuwać. Znów kawałek drogą publiczną. Jeszcze nie grali dzisiaj. Koniec objazdu, czyli jest szansa, że coś z tym asfaltem zrobią. Ale tu jest ciekawie. I to mi się podoba. Bezsprzecznie tu elektryk. Czuję się gryba w wodzie. Gravel drani. Z dupy to trochę jest. Tak, myślę, że niebezpieczne to. Tak. Są dupy, ścieżka wzdłuż. No ja też tak myślę. Znaczy wiedziałem, że są odcinki, gdzie trzeba zapieprzać z autami, ale... No i za 100 metrów znowu zjazd za mostem, no z czapy. Dali widać górę Żar, Beskidzie Małym w Międzybrodziu Żywieckim. Z lewej Skrzyczne. Znaczy to tyle, że zbliżamy się do Żywca wielkimi krokami. Nie, te auta tutaj między tymi rowerzystami to jest słabe. Ścieżka powinna być oddana, jeżeli będzie gotowa, a nie z jakimiś objazdami. Narzekałem tak na to przy okazji żelaznego szlaku, ale tu wcale nie jest lepiej. Te odcinki, które biegną osobno, są naprawdę piękne, widokowo super, ale to łączenie z ruchem samochodowym, no nie, nie. Kręcamy w prawo.
Dalej nie widać ścieżki rowerowej. Nie wiem, czemu to otwarli, skoro to jest jeszcze nieskończone. Trzeba bardzo uważać na samochody, nie można sobie folgować. Święto gminy Radziechowy Wieprz. Wieprzu, wieprzu Radziechowy, czemu nie zrobiłeś ścieżki rowerowej? Gleba. Była gleba. Zdarza się najlepszy. Trzeba go tylko objechać dookoła. Wreszcie mu się zmieniło to, że nie musimy jechać z autami, tylko jechaliśmy w kawałek lasu. Od razu serce się raduje. Tym bardziej, że nawierzchnia zmieniła się z asfaltowej. Czepką to wyzwanie. Znowu wjeżdżamy w publiczną drogę, a już było tak pięknie. Już witał się z gąską. Jedziemy znowu na ścieżkę rowerową. Czy ona w ogóle istnieje? Czy do końca już czeka nas tylko droga publiczna, gdzie co jakiś czas mijają nas samochody? Szkoda. Ostatnia część trasy Welosowa jest wzdłuż wału Jeziora Żywieckiego. My dzisiaj nie pojedziemy tym odcinkiem, jednak ja go gorąco polecam. My go już pokonaliśmy. Jest naprawdę śliczny, widokowy i warto go odwiedzić. Upragniona meta. A elektryk dalej jeździ sobie bezdrożami, bo mu się nudzi na asfalcie. Media pewnie się będą rozpisywać o wielkim sukcesie tej trasy, natomiast ja nie do końca jestem przekonany, czy ta trasa jest aż tak wielkim sukcesem. Grochówa, tego nie może zabraknąć.
Dzisiejsza impreza dobiegła końca. Ja muszę wracać po samochód z powrotem do Rajczy. Familia to będzie na mnie czekać. Jak można podsumować tą trasę dzisiejszą? Okolica jest przepiękna, Beskid Żywiecki to nie ulega wątpliwości. Dolina Sowy jest bardzo ładna. Szkoda tylko, że trasa nie jest skończona i gro odcinków prowadzi szosami razem z samochodami. Miejscami jest to nawet niebezpieczne. Także jest taka nutka goryczy w tym całym sosie związaną z tą trasą. Niemniej jednak mi się podobało. Impreza dzisiejsza bardzo udana. Podobało mi się. Ale jazda w tak dużym peletonie nie należy do moich ulubionych, bo tempo jest dość szarpane, ślamazarne, chaotyczne. Trzeba to lubić. Co jakiś czas można w takim rajdzie wystartować. Ale nie non stop. Lepiej jechać swoim tempem. I swoim tempem delektować się tą ścieżką. Dzięki.